Boga, Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski, Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego, oddajemy dziś ufnym sercem Twoją wieczystą, macierzystą niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków, jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego żądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością i pokojem. Bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico, Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego ku budowaniu ciała Chrystusowego na ziemi. Dla tego celu pragniemy odtąd żyć, jako naród katolicki, przez pracę ku chwale Bożej dla dobra Ojczyzny doczesnej, oddani Tobie w niewolę. Pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, który jest samą miłością. Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi Świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe wiary tysiąclecie. Panno chwalebna i błogosławiona, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen. Pod Twoją obronę cieka Święta Boża, Czcielko. Nasza prośba, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Syne swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawaj. Oh.
Ciele Matki Bożej. Stoimy dziś pod krzyżem, który jest szyldem Szkoły Serca Jezusowego. I znów jak święty Jan wsłuchujemy się w rytm bicia serca Jezusa, a jednocześnie w rytm bicia serca Maryi. Dlaczego? By od stojącej obok Maryi uczyć się od niej i stawać się błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Stawać się tymi, którzy jak ona zachowują Słowo Boże, chowają je i rozważają wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Maryja bowiem w sposób najbardziej doskonały poznała tajemnicę serca Jezusa i uczy nas samych tę tajemnicę serca Jezusa poznawać. Maryja w sposób najbardziej doskonały zjednoczyła się sercem Jezusa i uczy nas samych z tym Bożym sercem się jednoczyć. Misją Maryi nie jest bowiem nic innego, jak zdobycie ludzkich serc dla Jezusa, by one żyły dla Najświętszego Serca Zbawiciela. Na obrazkach przedstawiających te dwa zjednoczone ze sobą serca, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, czytamy często Cor Jezu adveniat regnum tuum, adveniat per Mariam, co znaczy: Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź przez Maryję, przez jej niepokalane serce. O tym mówi też symboliczne, liturgiczne połączenie następujących po sobie uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego oraz wspomnienia niepokalanego serca Maryi. Ta piękna symbioza zachęca nas w ten sposób, by zaprosić serce Jezusa i serce Maryi do swojego życia, by na drogach codzienności, w pogoni nawet za rzeczami świętymi, jak mówi nam Ewangelia, nie stracić tego, co najważniejsze, nie zagubić Jezusa. Patrząc na wizerunek tych dwóch zjednoczonych serc, widzimy, że serce Jezusa jaśnieje chwałą, płonie miłością, otoczone jest cierniową koroną, znakiem ludzkiej niewdzięczności i zwieńczone krzyżem, czyli znakiem największej miłości. Zaś serce Maryi jaśnieje chwałą, pała miłością do Boga i człowieka, otoczone jest różami, które często pięknie wyglądają i wydają zapach, ale potrafią też niepostrzeżenie, boleśnie i subtelnie ranić, przeszywając mieczem boleści, jak ludzkie niewdzięczności. Często pytamy, jak wejść do tej szkoły Maryi, by formować w sobie serce bijące w rytm jej serca, a tym samym w rytm serca Bożego. Podpowiada nam to prefacja o niepokalanym sercu Maryi z mszału maryjnego, gdzie znajduje się specjalny formularz o niepokalanym sercu Maryi. Co zatem ta liturgiczna modlitwa nam podpowiada? Najpierw to, by mieć serce mądre i pojętne do wypełniania w swoim życiu Słowa Bożego, a nie własnego widzimisię, choćby nam samym wydawało się ono najlepszym i najpobożniejszym. Dalej, by mieć serce nowe i ciche, z wypisaną w jego wnętrzu stałą obecnością Boga, jego łaski, a nie tylko naznaczone bezmyślnymi, zewnętrznymi rytuałami. Dalej podpowiada, by mieć serce proste i czyste, aby było w stanie przyjąć samego Boga, i dzięki temu, by jego słowo, jak w Maryi, stawało się we mnie rzeczywiście ciałem i było widoczne w moim życiu. Wreszcie, by mieć serce mocne i czujne i dzięki temu przeżywać nieustraszenie i mężnie różne cierpienia, które w codziennym życiu na nas przychodzą, z wiarą w ostateczny triumf Boga i jego łaski w nas. To właśnie znaczy stać się świątynią chwały Boga,
upodobnić swoje serce przez niepokalane serce Maryi do najświętszego serca Jezusowego. To znaczy wypełnienie prawdziwie słów wołania Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Wtedy będziemy w stanie, jak Maryja, rozważać Boże tajemnice w swoim sercu, gdy jak ona będziemy przeżywali zarówno trwogę zagubienia, jak i radość odnalezienia Boga, Jego łaski. Trzeba to jednak czynić zgodnie z Ewangelią, czyli wiernie. Wtedy w pełni zrozumiemy, że wzorzec dla naszego życia tkwi w sercu Jezusa i sercu Maryi, a moc do tego życia rodzi się z Eucharystii. Wtedy też nie myślimy tylko o sobie, ale rodzi się w nas troska o drugiego człowieka. Rodzi się w nas troska o nawrócenie swoje i biednych grzeszników. Rodzi się w nas wtedy troska o zaprzestanie obrażania Boga, rozbudzenia wiary w sercu swoim i innych ludzi, ale także umartwienia za grzechy własne i innych, poświęcenia siebie i całego świata Najświętszemu Sercu Jezusa i niepokalanemu sercu Maryi, a nade wszystko chęć wynagrodzenia i zjednoczenia się z Bogiem w Komunii Świętej. Niech tak się stanie. Amen. Uciekamy się i Twym dłoniom przenajświętszym polecamy się. My, którzyśmy rozbitkami pod spalonymi gwiazdami, ulituj się, Matko Słodka, ulituj się nad nami. Prosimy Cię, nie garcz prośbami, módl się za nami. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Jasnogórska Królowo, proszę Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców, Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariano oraz zmarłych teściów Aniele i Józefa. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania, niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Przenajświętsza Panienko, nasza Matko Częstochowska, staję przed Tobą pokornie, dziękując Ci za wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś nas do tej pory, prosząc o łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego dla mojej córki. Proszę również o łaskę pomocy dla niej przy podejmowaniu decyzji i pomoc w trudnych życiowych sytuacjach i pokonania lęków oraz kroczenia drogą mądrej miłości, a także spotkania Jezusa na swej drodze życia. O to prosi Twoja oddana czcicielka. Jasnogórska Pani, nasza Mateńko, proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i łaskę wiary, nadziei i miłości oraz o łaskę pomocy w przezwyciężaniu trudności w małżeństwie i nawrócenia się jej męża. O to prosi Twoja czcicielka. Jasnogórska Pani, prosimy Cię, wyjednaj nam u Twojego Syna łaskę całkowitego powrotu do zdrowia dla Irenki, łaskę miłosierdzia Bożego i z każdym dniem przymnóż jej wiary, nadziei i miłości. Prosimy Cię również, Matko Jasnogórska, okryj ją i jej rodzinę swoim płaszczem opieki,
O to proszą Twoi czciciele, wspólnota polska z Irlandii. Matko nasza jasnogórska Pani, prosimy Ciebie o szczególną opiekę nad Szymonkiem w szkole i poza nią. Chroń go od agresywnych rówieśników, którzy go bezkarnie krzywdzą i pastwią się nad nim, a on nie potrafi się przed nimi obronić. Mateczko, Ty wiesz, jak mu pomóc. O Pani z Jasnej Góry, Królowo Polski, dziękujemy Tobie, że wysłuchujesz naszych błagań o powrót do zdrowia Joasi Osika ze Szkocji, o które ciągle się modlimy. Prosimy Cię, Królowo nasz, o dalsze ich wspieranie, o zdrowie i cierpliwość dla ich syna i męża Konrada. Jasnogórska Mateczko, prosimy Cię o powstrzymanie choroby Alicji, o wzmocnienie wiary, wyzdrowienie i nawrócenie dla najbliższych. Dziękuję, Matko nasza niebieska, za dobro, którego doświadczam, za opiekę, jaką roztaczasz nad moją chrześnicą Magdą. Bądź uwielbiona, Najświętsza Pani. O Pani nasza, Pani, wybaw nas od mocy, których nie znamy nazwy, nie znamy imienia. O wybaw nas od myśli w pusty czas północy, a schylonych nad sobą wybaw od patrzenia. Prosimy Cię, nie gać prośbami, módl się za nami, ulituj się, prosimy Cię. Się za nami, ulituj się. Jasnogórska Pani, polecamy Tobie duszę Czesława Męczyńskiego, abyś wstawiła się z prośbą do swojego boskiego Syna o miłosierdzie i odpuszczenie wszelkich grzechów, przewinień i słabości oraz o dalsze wspieranie Jego żony na tej trudnej drodze życia. Królowo Polski, Ty, która wysłuchujesz moich próśb i obdarzysz mnie łaskami, miej w opiece duszę mojej zmarłej żony Krystyny Siemieniów i zaprowadź ją do Królestwa Niebieskiego i wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Dziękuję Tobie, Częstochowska Panienko, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszystkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy, za tych, których postawiłaś na mojej drodze, za wszystkich, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny dla mnie czas. Królowo z Jasnej Góry, uproś swoje boskie dzieciątko o spokój duszy i radość nieba dla zmarłej siostry Aleksandry Kilisińskiej i jej męża Jana Ćmielowa i wszystkich zmarłych z tej rodziny. Czarna Madonno, uproś swoje dzieciątko o ulgę w cierpieniach czyśćcowych, o odpuszczenie wszystkich grzechów oraz przyjęcie do chwały Bożej duszy mojego zmarłego brata Bronisława. Wybaw nas, Matko, od dnia, który kłamie, i wybaw nas od prawdy mroku i otchłani, od miłości straszliwej, co nam serca łamie, i od nocy zbaw nas, o Pani. Prosimy Cię, nie gać prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie gać prośbami, módl się za nami, ulituj się. Najpiękniejszy miesiąc maj.
Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem pomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Pani Fatimska, módl się za nami. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zwycięska błogosławi nas.